Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Scheller i jestem harfistką w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Niekiedy mogą Państwo mnie usłyszeć na koncertach, a niekiedy tylko zobaczyć. Rzadko bywa odwrotnie. Natomiast bardzo lubię grać w orkiestrze i spędzać czas z przyjaciółmi właśnie z tamtego zespołu. Dlaczego akurat harfa? Dobre pytanie. Zaczęło się od fortepianu. Myślę, że tak jak u większości muzyków. Po jednak 3 latach kontaktu z tamtym instrumentem stwierdziłam, że to nie jest moja przyszłość. I pewnego razu na koncercie zobaczyłam właśnie harfę. Parę dni później moja mama zrobiła mi niespodziankę, zaprowadzając mnie na lekcje gry na tym właśnie instrumencie. I tak już między nami zostało. Nie zawsze było wesoło i kolorowo, zdarzały się gorsze chwile, natomiast teraz jesteśmy ze sobą bardzo związane. Kilka słów o budowie harfy. Otóż harfa, jak widzimy, wygląda jak ogromny trójkąt. Składa się z pudła rezonansowego, z podstawy, z kolumny, z szyi. Między szyją a pudłem rezonansowym zamocowane jest 47 strun. O strunach później. Natomiast w podstawie harfy zamontowane jest 7 wajch pedałowych, które pozwalają na uzyskanie chromatyki na harfie. Harfa nastrojona jest w tonacji Cezdur diatonicznie. Pedałów potrzebne jest do uzyskania innych tonacji. Otóż, kiedy naciskam jeden z pedałów, wszystkie jednoimienne struny, czyli na przykład wszystkie struny C lub wszystkie struny F lub jakiekolwiek inne, zostają w tym samym momencie skrócone. Pokażę to teraz na przykładzie właśnie struny czerwonej, czyli struny C. Kiedy pedał jest na samej górze, mamy dźwięk Cez. Kiedy wciskam go o jeden poziom niżej, wówczas małe talerzyki z widełkami ściskają strunę, skracając ją tym samym o pół tonu. Kiedy wcisnę pedał jeszcze głębiej, kolejny talerzyk z widełkami skraca o kolejne pół tonu. Dzięki temu mamy dźwięki Cis, C i Cez. To samo mogę zrobić z dźwiękiem F i każdym następnym. Jakie dźwięki możemy wydobyć z harfy? Otóż klasyczne, podstawowe, normalne, grę tak zwaną naturalną, czyli szarpanie strun opuszkami palców. Można również uzyskać brzmienie bardziej gitarowe, grając bardzo blisko pudła rezonansowego. Niekiedy stosuje się również dźwięki tak zwane ksylofonowe. Poprzez dociśnięcie palcami strun przy samym pudle, jednocześnie je tłumimy i wychodzi taki właśnie oto dźwięk. Pięknie na harfie brzmią również flażolety. To, co chyba najbardziej kojarzy się z harfą, to glissando. Otóż na żadnym innym instrumencie efektu glissanda właśnie takiego nie uzyskamy. Jest wiele pięknych partii orkiestrowych napisanych na harfę, na przykład Szeherezada Rzymskiego-Korsakowa. Natomiast moją ulubioną jest zdecydowanie kadencja z Walca kwiatów z baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Thank you.
W dowcipach i żartach o instrumentach harpa zdecydowanie nie dorówna altówce. Jednak jest kilka żartów, które właściwie są szczerą prawdą. Chociażby to, że na przykład jak długo harfa pozostaje nastrojona? Około 20 minut, chyba że wcześniej ktoś otworzy drzwi. Bo właściwie nie pomylę się mówiąc, że prawdą jest to, że połowę zawodowego życia harfiści stroją swoje instrumenty, natomiast drugą połowę grają na nienastrojonych. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i wysłuchanie moich opowieści o harfie. Póki co życzę Państwu cierpliwości, wytrwałości, a rodzicom małych szkrabów dużej fantazji w wymyślaniu codziennych zabaw. Mam nadzieję, że zobaczymy się szybko w naszej siedzibie i będziecie mogli nas wszystkich usłyszeć na żywo. Pozdrawiam i do widzenia.